Kolnejski Ośrodek Kultury i Sportu zakończył realizację kolejnego projektu rozwijającego infrastrukturę ośrodka. Dzięki dotacji w wysokości 64 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2020 wyposażyliśmy pracownie artystyczne w nowoczesne systemy oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, powiedział Paweł Podeszwik z Kolnejskiego Ośrodka Kultury. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymaliśmy w tym roku w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2020, udało nam się wyposażyć trzy nasze pracownie. Pierwszą pracownią jest pracownia muzyczna, która zyskała nowy system nagłośnienia, zyskała system wielościeżkowej rejestracji dźwięku, nowy komputer z profesjonalnym oprogramowaniem oraz nowy instrument typu workstation. Dzięki temu wyposażeniu nasze zajęcia, mam nadzieję, już niedługo będą mogły być bardziej atrakcyjne, będzie nam się fajniej pracować, dużo przyjemniej, dużo łatwiej. Kolejną pracownią, która została wyposażona w ramach tego projektu, jest pracownia choreograficzna, czyli tak zwana sala baletowa, która zyskała również nowoczesne nagłośnienie. Jest to nagłośnienie oparte o technologię cyfrową, dzięki czemu prowadzący zajęcia mogą odtwarzać dźwięk bezpośrednio z przenośnych urządzeń, na przykład tabletu czy smartfonu. Ostatnią pracownią, która została wyposażona, jest pracownia, w której się właśnie znajdujemy, czyli pracownia teatralna. Jak widzicie Państwo, za moimi plecami pojawiły się nowe światła. Dzięki temu możemy wykorzystywać tą pracownię jako naszą scenę kameralną. W tej pracowni również pojawił się nowy system nagłośnienia. Ministerialna dotacja została sfinansowana z funduszy gromadzonych z dopłat pochodzących z gier hazardowych.